Wielka Brytania ogłasza pomoc finansową dla Ukrainy. Wielka Brytania. Przed wizytą Johnsona rząd ogłasza pomoc finansową dla Ukrainy. Wielka Brytania przekaże Ukrainie pomoc w wysokości 88 milionów funtów na wsparcie stabilnych rządów i niezależności energetycznej, ogłosił w poniedziałek wieczorem brytyjski rząd, w przededniu wizyty premiera Borisa Johnsona w Kijowie. Prawem każdego Ukraińca jest określenie, jak są rządzeni. Jako przyjaciel i demokratyczny partner, Wielka Brytania będzie nadal stać na straży suwerenności Ukrainy wobec tych, którzy dążą do jej zniszczenia. Wzywamy Rosję do wycofania się i zaangażowania w dialog, by znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie i uniknąć dalszego rozlewu krwi, oświadczył Johnson. We wtorek ma on rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wrogiej aktywności Rosji i rozmiarach brytyjskiego wsparcia dla Ukrainy. Brytyjskiemu premierowi miała towarzyszyć minister spraw zagranicznych Liz Truss, ale w poniedziałek wieczorem przekazała, że jest zakażona koronawirusem i poddaje się izolacji. Jak przypominano w komunikacie brytyjskiego rządu, Londyn od dawna wspiera suwerenność Ukrainy, od 2015 rok. Brytyjskie siły zbrojne przeszkoliły ponad 22 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Poza tym władze tego kraju angażują się aktywnie w obronę praworządności na Ukrainie i walkę z korupcją, co wzmacnia jej zdolność do przeciwstawiania się wrogim i antydemokratycznym wpływom. Podkreślono, że 88 milionów funtów przekazane z brytyjskiego Funduszu Dobrego Zarządzania wzmocni te działania i wspomoże wysiłki zmierzające do zmniejszenia zależności Ukrainy od rosyjskich dostaw energii.